Chrystus, gdy był na tej ziemi, radził swoim naśladowcom, aby w dwóch momentach historii ludzkości, która jeszcze wtedy należała do przyszłości, zwrócili szczególną uwagę na księgę proroka Daniela. Pierwszy moment to było zbliżające się zniszczenie Jerozolimy, którą wojska Tytusa całkowicie zmiotły z ziemi i świątyni, a drugi moment w historii to czas poprzedzający powtórne przyjście naszego Zbawiciela. A więc przed sobą mamy naprawdę bardzo ważne zagadnienia do przestudiowania. Czy to prawda? Taki tytuł jest naszego dzisiejszego spotkania. Zanim otworzymy trzeci rozdział, w zasadzie ja przekażę na ekranie cały ten rozdział, poszczególne teksty, tak jak one zostały zapisane z trzeciego rozdziału. Chciałbym, abyśmy przypomnieli sobie, co przeżyli młodzi Hebrajczycy, młodzi Judejczycy w Babilonie, gdy tam się dostali. I szczególnie chcę wrócić do drugiego rozdziału proroka Księgi Daniela. Taki bardzo króciutki szkic. Na dworze króla Nebukadnezara w trzecim roku jego panowania, w zasadzie w drugim już, doszło do przykrego przesilenia. Nebukadnezar, jak studiowaliśmy, chyba się zorientował, że jego magowie, jego doradcy to nie są ci doradcy, których chciałby w dalszym ciągu mieć. A jeżeli tak, to że powinni przyłożyć serce do tego, co sobą chcą reprezentować, a w słowach to zawsze reprezentowali, gorzej było z czynami. W naszym życiu jest też podobnie, prawda? I przyszło to doświadczenie z wizją, jaką otrzymał od Boga, wizją tego posągu z czterech różnych metali i na dodatek jeszcze z gliny był on zbudowany. Daniel, który był absolwentem szkół uczonych babilońskich, razem z nimi miał ponieść śmierć. Król powiedział, jesteście ludźmi, którzy czekają tylko na okazję, grają na zwłokę, nic nie wiecie, nie macie z nikim kontaktu, ja chcę się was pozbyć. Gdy prosili go o jakiś czas zwłoki, odmówił kategorycznie. Daniel poznał ten problem i zaczął prosić, żeby otrzymał jakiś czas na zastanowienie się, na modlitwę, na kontakt ze swoim Bogiem i znalezienie wyjaśnienia. Poznał to w wyniku modlitwy. Nie modlił się sam. Miał tam trzech serdecznych przyjaciół. I razem się modlili. Bóg pozytywnie na tę modlitwę odpowiedział. Oczywiście oni należeli do tego rodzaju ludzi wierzących, którzy nie tylko proszą, ale gdy otrzymują, serdecznie Bogu okazują za to wdzięczność. I zaraz później, po tej dziękczynnej modlitwie, Daniel udaje się do Ariocha, który miał wyegzekwować ten wyrok śmierci, wyrok wydany przez króla. I pierwsze słowa, i w zasadzie jedyne, które powiedział do tego Ariocha, brzmiały tak. Nie wytracaj magów babilońskich. Wprowadź mnie do króla, a ja wyłożę królowicę. Ci, którzy byli na naszym spotkaniu w niedzielę, wiedzą, co te słowa oznaczały. Daniel wiedział, że dopóki ci ludzie żyją, dopóty Bóg ich miłuje i może im pomóc. Może im pomóc za pośrednictwem Daniela i jego towarzyszy. Oni przecież jako misjonarze zostali tam wysłani. Ktoś inny na ich miejscu mógłby pomyśleć, wytraci wszystkich magów, my teraz
przejmiemy władzę z królem, my stanowić będziemy jego przyboczną świtę. Daleki Daniel był od takich myśli. Nikt, kto wierzy w Boga, nigdy nie będzie dążył do tego, że kosztem czyjejś straty on pójdzie w górę. To się nigdy nie dzieje. Co dalej się dzieje? Król poznaje ten sen. Czy wy widzicie cokolwiek, bo to światło wydaje się, że rozbija cały ekran. Ja podejdę z tej strony. No, jaśniejsze kolory tak, ciemniejszych chyba nie za bardzo. Na tej podstawie Nebukadnezar uznaje, że Bóg Danielowy, a w zasadzie jeszcze do tej pory wiedział, że jest szczególnym Bogiem, jest mądry, bo potrafi Daniel wyjaśnić właśnie, biorąc od tego Boga jego sen, szczegóły. Nawet Daniel mu przypomniał, jak spędził wieczór, zanim zasnął, gdy ten sen był mu dany, ale że to jest Bóg naprawdę słaby. Bo gdyby był słabym, to by nie oddał swojego narodu w niewolę Mardukowi, jego bóstwu. Nie. Gdyby był mocny, tak. Dziękuję bardzo. Daniel wielbi Boga za to, co się dzieje. Zostaje wywyższony. Nie dążył do wywyższenia. A zostaje naczelnym magiem babilońskim. Jak się wam to podoba? Prorok Boży, szefem magów babilońskich i dostojnikiem Babilonii. Niektórzy mówią, że premierem tej potęgi rodzącej się zostaje Daniel. Nie zapomnijmy, że to są młodzi ludzie. Nebukadnezar ma wtedy 24 lata, a Daniel ma 21, 22 lata. Młodzi ludzie. Daniel nie zapomina o swoich przyjaciołach i oni razem z nim znajdują duże uznanie na dworze babilońskim. Około 10 lat po tamtych wydarzeniach, zostawmy już ten drugi rozdział, ten sen, następują kolejne wydarzenia i one są zapisane w trzecim rozdziale. Gdy czytamy trzeci rozdział, gdy ktokolwiek bierze do ręki księgę Pisma Świętego, otwiera tam, gdzie jest proroctwo Daniela, to mówi, to jest legenda, to są bajki, tak być nie mogło. Wierzę w Boga, ale żeby Bóg tak działał, jak to jest opisane w trzecim rozdziale, że młodzieńcy wrzuceni są do pieca rozpalonego do ostateczności i wychodzą z tego ognia. Nawet fakirowie hinduscy tego nie potrafią. Po rozżarzonych węglach tak, ale nie w płomienie wejść. A jednak Daniel pamiętał to, co ponad 100 lat wcześniej napisał prorok Izajasz z natchnienia Bożego. Adresował to słowa Bóg do swojego narodu. Nie bój się, będę z tobą. Pójdziesz w ogień, ale nie spłoniesz. Zresztą takie zagrożenia istniały. Pamiętajmy, że ten piec, o którym mowa jest w trzecim rozdziale Księgi proroka Daniela, to nie jest piec, który dopiero zbudowano na okazję. Babilończycy niewygodnych ludzi spalali w piecu. W księdze Jeremiasza, proroka w 29 rozdziale i wierszu 22 jest mowa o tym, jak Sedekiasz i Achab, nie ten król Sedekiasz, to było znacznie wcześniej, i Achab, jeden z dostojników, król babiloński, upiekł w ogniu. Archeologowie odkryli takie piece, które wyglądały jak piec cegielniany, w którym palono smołą, uzyskując bardzo wysokie temperatury. I to z czasów babilońskich. W liście do Hebrajczyków możemy przeczytać,
już w Nowym Testamencie, gdzie jest wypisana lista bohaterów wiary, że niektórzy dzięki wierze, dzięki temu, że Bogu absolutnie zaufali, całkowicie byli spolegliwi, przez wiarę, i tu jest bardzo ciekawy zwrot, zagasili moc ognia. Nie zagasili ognia. Ogień płonął. Zagasili jego skuteczność. On spalał smołę, on spalał, zresztą będziemy czytać, a ci, którzy odrobili domowe zadanie, to już wiedzą, co i kogo ten ogień pochłonął. Ale ci, którzy wierzyli, ta moc ognia ich nie dotyczyła. Nebukadnezar po tym śnie był zachwycony z jednej strony, bo dowiedział się od Daniela, że Bóg się nim, królem babilońskim, interesuje, że go miłuje, że zna jego myśli, że wie, co o czym myślał i dlatego, że o tym myślał, dał mu stosownie sen, ażeby wykorzystać tę jego wrażliwość na poznanie przyszłości. I ten sen był wspaniały. Przecież to on, król babiloński, był głową ze złota. To, co najlepszego w tym posągu, w tej historii, bo posąg obrazował historię, to Babilon. Później będą inne narody panowały i to niepokoiło Nebukadnezara. To niemożliwe. To, że jest złotą głową, w porządku. Ale dlaczego Babilon miałby ulec srebru? A później srebro miedzi, a miedź żelazu? Nie. To mu się wyraźnie nie podobało. Ta złota głowa, którą tutaj widzimy na ekranie, to nie jest to. Cały posąg będzie ze złota. Babilon nie przestanie istnieć. Babilon będzie panował. Babilon smutku nie ujrzy, jak to później czytamy już w Księdze Nowotestamentowej. Znaleziono z czasów babilońskich tabliczki dosyć liczne, na których napisane jest: niech trwa na zawsze. To było marzenie Nebukadnezara, o tym śnił i tego pragnął. Ale jak to zrobić, żeby cała historia była pasmem powodzeń i zwycięstw w Babilonu? Aby odeprzeć srebro, zresztą sobie poradzi, ale odeprzeć tę zmianę. Wymyślił inną koncepcję przyszłości. Wiedział, że sam niczego nie dokona, ale miał na dworze przecież wielu zwolenników. Już do tego czasu podbił wiele krain. On nie zabierał tych ludzi do niewoli. On ich tam zostawał. Oni byli mu poddani. Tak było z Judeą od roku 605 do 588. Dopiero w 588 roku, gdy Nebukadnezar stwierdził, że ten lud jest absolutnie niepokorny, że obiecuje co innego, a robi co innego. Skąd my to wiemy? Powiedział, muszą zginąć. A mogli przecież zostać w swoich krajach. Sedekiasz mógł dalej panować. Mogła ta linia dynastyczna Dawida być zachowana, nigdy nie przerwana. Ale skoro tak się stało, Nebukadnezar w Babilonie przygotowuje królów i książąt podbitych narodów. Między innymi po to była ta szkoła, z której najzdolniejsi, najświetlejsi młodzi ludzie byli wprowadzeni, przeszkoleni, aby później być rozesłani do swoich krajów. Babilon będzie trwał wiecznie. Ten obraz piękny, zmyślny, ale to nie jest ten obraz. Obraz trzeba zmienić. Jedne słowa go niepokoiły tylko, że Daniel w imieniu Boga powiedział mu,
Królu, ten sen twój jest prawdziwy, a wykład jest pewny. Ale tak jak zauważyliśmy, w oparciu o dotychczasowe doświadczenie, Nebukadnezar wiedział, że ma do czynienia z bardzo mądrym Bogiem, ale słabym. A więc on musi pokazać, że Babilon jest silny. Zbuduje inny posąg. Tamten był tylko we śnie. Stworzę wizję, stworzę nową filozofię wieków. Zaszczepię ją wszystkim poddanym. Wszystkich zaproszę do udziału, współudziału tworzenia tej przyszłości. Wszyscy mi tym będą w tym pomagać. Będą pracować nad tym dziełem. Panować będzie tylko złoto. A więc nie taka historia. Ta jest najważniejsza. Ale my wiemy, że dwie rzeczywistości równocześnie nie mogą być realizowane również w naszym życiu. Albo jedna, albo druga. Która zwycięży? To jest wizja Boga, a tutaj jest wizja Babilonu, potężnego króla, który w dalszym ciągu rozwija swoje granice, tworzy potęgę, zdobywa coraz większe bogactwo. No ale, ażeby zapewnić trwałość Babilonu, trzeba zmobilizować wszystkich do tego, aby zechcieli poznać plany króla i je wspólnie realizować. Mobilizacja do lojalności wszystkich plemion, języków, ludów. Ktoś powiedział, że to było pierwsze spotkanie ekumeniczne na Dolinie Dura. Wtedy o ekumenizmie nikt jeszcze nie mówił. Jeszcze to słowo nie było znane, ale o to tam chodziło. Wszyscy będą czynić wszystko to, co życzy sobie król. Król wcale nie oczekuje, że wyznawcy mozaizmu przestaną w Boga Jahwe wierzyć, a Grecy w panteon swoich bóstw. Wszyscy będą wierzyć w to, co wierzyli do tej pory, ale jedno będziemy mieli wspólne. Gdy chodzi o przyszłość, będziemy razem. Pomijamy różnice. Mówimy o tym, co nas łączy. A więc król każe wystawić ten posąg ze złota. 60 łokci wysokości. Jeżeli uwzględnimy, bo łokieć na przestrzeni historii to się różnił długością od 53 cm do 61 bodaj. Jeżeli przyjmiemy, że nawet 50 cm ten łokieć ma, przeliczmy sobie. 60 łokci. To jest... Dobrze liczymy. Tak, 30 metrów. 6 łokci szerokości. 2,5 metra. Prawda? Sześć łokci. Łokieć pół metra. Czyli dobrze, ktoś powiedział, nie? Ale pamiętajmy, to nie jest obraz na planszy, to jest posąg. Posąg jest trójwymiarowy. Jaka była jego grubość? To już nie Biblia nam o tym mówi, ale znawcy kultury i znawcy po prostu obyczajowości babilońskiej. Miał taką grubość, szerokość, jak szerokość. 60 razy 6 razy 6. Czy zauważacie, że później w Piśmie Świętym znowu mamy do czynienia, gdy mowa jest o mistycznym Babilonie, o szóstkach? Na którym z wykładów pokażę wam talizmany babilońskie,
które zostały odkryte, na których znowu jest ta gra szóstek. I jakbyśmy liczyli, czy po ukosie, czy pionowo, czy poziomo, zawsze mamy do czynienia z liczbą 666. Były talizmany, które nosili kapłani. Bardzo interesujące. Proporcja tego obrazu jest dziwna. Babilończycy nie budowali, i to było nieraz taką zagadką dla archeologów i nie tylko, dla antropologów, bo oni proporcje normalne zachowywali, jeżeli chodzi o postaci ludzkie. Jaka jest tutaj mamy przecież trochę ze świata medycznego ludzi, którzy znają się na układzie kostnym naszym. Jaka jest proporcja szerokości przeciętnego człowieka do jego wysokości? Tak, 1 do 6,5, 7. Tak, a tu jest 1 do 10. Babilończycy takiego dziwolonga by chyba nie postawili. I znowu źródła, których nie znajdziemy, na które nie znajdziemy tekstu biblijnego, pozabiblijne, ale z tamtego czasu mówią, że on musiał być na cokole. Proporcja była normalna 1 do 7, ale był cokół, bo to było na równinie, a wszyscy go musieli zobaczyć. Nadeszła chwila, kiedy trzeba było odsłonić ten pomnik. Pomnik wielkości Babilonu, zamysłu Babilonu, jedności wszystkich podbitych przez Babilon, chęci współpracy i dążenia w jedną stronę. Nie tylko głowa posągu będzie złota. Cały posąg będzie złoty. Zwołano więc, jak tutaj czytamy, wszystkich satrapów, namiestników, zwierzchników, skarbników, sędziów, doradców, urzędników, wszystkich zarządców prowincji, aby przybyli na poświęcenie posągu, który wzniósł król Nebukadnezar. I zgromadzili się wszyscy na poświęcenie posągu i stanęli przed posągiem, który wystawił król Nebukadnezar. Tutaj na dole takim tekstem mało czytelnym dla was jest: w tym mniej więcej czasie prorok Jeremiasz odnotowuje, że służbowo do Babilonu udał się król Sedekiasz i jeden z jego kwatermistrzów. To było w roku 593 przed naszą erą. To był czwarty rok panowania Sedekiasza. Sedekiasz objął panowanie w 597 roku. I wtedy Sedekiasz i Nerajasz, i Serajasz, syn Neriasza, jadą do Babilonu. Są wezwani. No bo wszyscy zwierzchnicy tych krain mieli tam być. Czy to była ta okazja? Jest duże prawdopodobieństwo, chociaż kropki nad i nikt nie postawi, ale to ma swój wydźwięk. Za chwilę to zobaczymy. Bo to by oznaczało, że na Dolinie Dura nie było tylko 3 Judejczyków, ale było przynajmniej 5. Jest pytanie, a gdzie był Daniel? Daniel wtedy piastował po królu najwyższe stanowisko. Chyba Daniel i Nebukadnezar, o czym wiemy z późniejszych rozdziałów, byli przyjaciółmi serdecznymi. I chyba Daniel wiedział, król wiedział dokładnie, że z Danielem to nie przejdzie. To Daniel mu wyjaśnił ten sen i Daniel nie zmienił zdania, że sen jest prawdziwy i wykład pewny, bo Bóg nie zmienił zdania. A Bóg nie zmienił zdania, bo warunki się nie zmieniły. Coraz jeszcze bardziej wymagało to zmiany, dlatego że bunt już w Babilonie zaistniał. Być może gdyby nie to wydarzenie, Babilon mógłby dłużej trwać. Nieraz, czy zauważyliście, że my próbujemy Bogu pomagać w taki czy inny sposób, przyspieszać pewne wydarzenia? Jesteśmy za mało cierpliwi, za mało mamy
zaufania do Boga. Myślimy, że on zapomniał, musimy mu o tym przypomnieć. Ja zauważyłem w moim doświadczeniu, że ilekroć chcę Boga popędzić, chcę Bogu przyspieszyć albo podać coś gotowego na talerzu, co tylko on weźmie i już to zrealizuje, to prowadzi donikąd. Bóg w swoim czasie wszystko czyni. W swoim czasie. Nie w naszym czasie. U niego dzień jest jak 1000 lat, albo jak straż nocna. A dzień to jest 24 godziny, a straż nocna to jest 2 albo 3 godziny, w zależności od czasu historycznego. A więc nieważne, te proporcje, które my próbujemy sobie nieraz stwarzać i rysować wykresy, prowadzą do niczego i do nikąd. Bałamucą nas tylko. Myśmy powinni się skoncentrować na gotowości, na przyjście Pana w każdym czasie, a nie wyliczać i powiedzieć, to jest już tuż, tuż, a więc szybciutko, bo w gazecie coś napisano, musimy podciągnąć skarpety, żeby być gotowi na przyjście Pana. To jest popłoch, to jest strach, to jest napędzane sztucznie. Prorok, którego bardzo cenię, powiedział tak. Mówiąc o powtórnym przyjściu Chrystusa, powinniśmy być gotowi tak, jak gdyby to w tej chwili miało nastąpić, ale być też gotowi, że to może być dopiero za 100 lat. I wcale się na to, za to na Boga nie gniewać. A więc gdzie był Daniel? Prawdopodobnie król znalazł jakieś wyjście, które można było zrealizować. Mógł wyjechać służbowo. Mógł załatwiać inne sprawy oddelegowane przez króla. Król na pewno nie życzył sobie skandalu, że pierwszy po nim nie podziela jego poglądu, a że Daniel nie podzielał, to jest rzecz oczywista. Pozostają ci trzej młodzieńcy i pytanie mamy, dlaczego? Czyżby oni byli chwiejni? Być może król tak myślał. Ale gdybyś był Danielem, to chyba być może taka myśl od Boga mogłaby ci się przytrafić. Do tej pory, Danielu, oni zawsze byli w twoim cieniu. Czas, aby stanęli na własne nogi. Czy my czasem w odniesieniu do naszych dzieci, w odniesieniu do naszych przyjaciół, którym dobrze życzymy, którym po prostu jakoś chcielibyśmy nieba uchylić, wiemy, że nie da się nikogo wprowadzić na siłę do królestwa czy namówić go, żeby był wierny. To musi z wnętrza płynąć. I to musiało z wnętrza tych trzech młodzieńców się pojawić. I teraz, gdy już są na Dolinie Dura i wszyscy już zgromadzeni, a więc podzielają ten pogląd, inaczej by tu nie przyszli. Ale skoro przyszli, no to teraz będziemy mieli demonstrację lojalności. Ale dziwnie to jest. Herold zawołał potężnym głosem: rozkazuję wam narody, plemiona, języki. W chwili, gdy usłyszycie głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud, wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padnijcie, oddajcie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Rozkazuję wam. To nie jest, słuchajcie, uzgodniliśmy wszystko, jest czas, żebyśmy to zamanifestowali. Nie? To jest, jak starożytni Rzymianie mówili, prikaz. Nie można tego ominąć. I to nie jest wszystko, co powiedział Herold. Kto zaś nie upadnie i nie odda pokłonowi, ten będzie natychmiast wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Piec płonie. Manifestacja z jednej strony lojalności, oddania, jednomyślności, z drugiej siły. W obliczu siły ta lojalność jest ukazana. Płomienie liżą na razie powietrze.
Ale w każdej chwili, jeżeli coś ci się nie spodoba, to będą lizały ciebie. No i efekt był taki, jaki był. Wszystkie narody, plemiona, języki upadły i oddały pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nebukadnezar. Narody, plemiona, języki. Znacie drugą księgę Pisma Świętego, która wymienia w takim porządku ludzkość, która zamieszkuje ten świat? Apokalipsa. I znowu w konfrontacji z Babilonem i z pomysłami babilońskimi. I z obrazem babilońskim, któremu też trzeba oddać pokłon. Ale to jest później dopiero. I tutaj coś zaczyna się dziać. O, może patrząc na te instrumenty, Porfiriusz zauważył, że tu nie ma prawie że babilońskich instrumentów, tylko instrumenty głównie greckie, hebrajskie, innych narodów. I powiedział, to nie mogło powstać w VI wieku przed naszą erą, bo Grecja zaistniała dopiero w IV wieku. Pamiętajmy, że narody mogły zabierać ze sobą instrumenty i państwo Jawan, nie nazywało się Grecją oczywiście wtedy, państwo Jawan istniało o wiele wcześniej, zresztą poszczególne miasta były państwami. Ciekawy tekst, jak gdyby wtrącony. Dlatego pewni mężowie chaldejscy wystąpili i złośliwie oskarżyli Żydów. Dlatego wtedy. Dlaczego? Coś musiało się stać, co nie jest w tym miejscu tutaj wyłuszczone. Złośliwie oskarżyli Żydów. Dlaczego złośliwie? Popatrzmy, a może to jest złośliwość. Odezwali się i tak rzekli do króla Nebukadnezara. Królu, żyj na wieki. To było zwykłe pozdrowienie. Ktokolwiek zbliżał się do króla, to takim pozdrowieniem go darzył. Żyj, królu, na wieki. My nasze 100 lat, które śpiewamy komuś tam na urodziny, być może powinniśmy śpiewać wieczność. To byłoby bardziej adekwatne, bo powiem wam szczerze, 100 lat na tej ziemi, w tych warunkach, w których jesteśmy, to żadna frajda, to żadna radość, to cierpienie i to może być męczarnią. Żyj na wieki. Ty, królu, wydałeś rozkaz, by każdy, to dotyczy jednostek już, kto usłyszy głos rogu, fletu, cytry, harfy, lutni, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, padł i oddał pokłon złotemu posągowi. Kto by zaś nie upadł i nie oddał pokłonu, ten będzie wrzucony do wnętrza rozpalonego pieca ognistego. Królu, na pokładzie mamy bunt. Król widocznie był tak zajęty ceremonią i tak ogarniał okiem to morze ludzkich głów, a później już tylko zgiętych pleców, że nie zauważył tego, co zauważyli niektórzy Babilończycy. Którzy to byli Babilończycy, nie jest napisane. Jest jednak wiadome, że ci trzej młodzieńcy byli nadrządcami, zarządcami w satrapiach, byli satrapami. Kiedy oni weszli na ten urząd? Wtedy, gdy z tego urzędu Chaldejczycy i mędrcy babilońscy byli usunięci. Minęło 10 lat. Niektórzy ludzie mają długą pamięć i przez długie 10 lat mogą czekać, aż komuś tam coś się noga pośliźnie i już go mają, już wykorzystują ten argument. Są mężowie judzcy, którym ty powierzyłeś zarząd prowincji babilońskiej. Królu, jak mogłeś taką gafę popełnić? Widzisz? To są owoce twojego postępowania. Ty nie jesteś politykiem, ty nie jesteś strategiem, ty się do niczego nie nadajesz.
nigdy nie należało ich tam wprowadzić. Ci mężowie nie zważają na twój rozkaz, o królu. Nie czczą twojego Boga. Nie oddają pokłonu złotemu posągowi, który ty wzniosłeś. Królu, to jest wycieczka pod twoim adresem. To jest uderzenie w ciebie. Oni przejmują władzę. Zobaczysz, przejmą władzę od ciebie też. To musiał być niesamowity wygląd. Kiedyś, gdy byłem młodym człowiekiem, ciekawym człowiekiem, żarliwym, gorliwym neofitą, ktoś mnie namówił i poszliśmy razem tam, gdzieśmy nie powinni iść. Bo tam szli ludzie, którzy adorowali kogoś, a myśmy nie szli z zamiarem adorowania. Myśmy szli z zamiarem zamanifestowania naszej odmienności. Szadrach, Meszach i Abednego to tylko nas było dwóch, a ich było trzech. Tak samo była muzyka. Muzyka ma niesamowity wpływ na zachowanie człowieka. Dzisiaj o tym wiemy więcej niż może kiedykolwiek. Ale nie zapomnijmy, Babilończycy bez orkiestry nie uzyskaliby tego, co uzyskali. Dzisiaj w supermarketach bez muzyki nie uzyskano by takich wyników, jak i w takt muzyki, gdzie idziesz z koszykiem i wkładasz, a później, ojej, tyle tego mam, ale kartą zapłacę. Tak. Wiesz, co chcesz, zapłacisz później. Dzisiaj w naszym rozważaniu Słowa Bożego i tego, że Bóg jest artystą, że Bóg stworzył również i tę melodię, i muzykę. Muzykę, którą słyszymy wszędzie, nawet gdy nikogo nie ma, tylko potocek płynie, jak to w Zakopanie mówią, i on szemrze. Jaka to cudowna muzyka. I tam były też, tam była też muzyka, odpowiednio nastrojowa. To były werble, to były trąbki. To było tak, że dygotało wszystko, a nam się zrobiło nieswojo. Naprawdę. I ludzie leżeli w pewnym momencie plackiem, a my tak, przepraszam, przepraszam, żeby przyjść bliżej. Gdy po kilku latach sobie uświadomiłem, jaki naiwny byłem, myśląc, że to pobożność, albo deklaracja tego, że ja jestem wierny Bogu. Oni się tam nie pchali, oni tam musieli być. Gdy znajdziesz się w takiej sytuacji, Bóg mówi, zagasisz moc ognia. Oni się musieli uchwycić tej właśnie obietnicy. A Chaldejczycy, Babilończycy wiedzieli nareszcie, będą wakaty dla trzech satrapów. Tych trzech młodych ludzi dobrze zapamiętało ten przekaz, który Bóg dał Danielowi po ich nabożeństwie modlitewnym. Oni dobrze pamiętają, jak dziękowali Bogu za takie wyjaśnienie. A tu spotkali się zupełnie z czymś innym. Zupełnie z czymś innym. Pamiętam pewnego młodego człowieka, teraz to już jest dziadek, już ma wnuki, jak się dowiedziałem ostatnio, ale taki młody dziadek. Dopiero na pokład wszedł. Pokład dziadków. Był powołany do wojska. Mieszkał i nadal mieszka na wiosce, w tym samym miejscu. Wcielony został na chyba 18 wtedy miesięcy do wojska i gdy przygotowywano ich do złożenia przysięgi, poprosił swojego dowódcę bezpośredniego, czy on mógłby otrzymać rotę przysięgi, tak żeby mógł sobie usiąść, na krótka jest, niedługa, ale mówi, że chciał naprawdę sobie ją tak przetrawić. Przeczytał, oddał i powiedział, ja przysięgi takiej nie złożę.
To były lata wczesne 70. Wyobrażacie sobie? Powiedział, nie złożę takiej przysięgi, bo ja nie oddam kropli mojej krwi dla ojczyzny, nie oddam kropli mojej krwi, aby kogoś innego zabić, kto mnie by mógł zabić. Nie, absolutnie. Ja należę do Boga, mnie sumienie na to nie pozwala. No to pójdziesz, no będziesz, wszyscy tam będą. Nie, ja nie mogę tam być. Ja nie mogę stwarzać pozorów. Były to bardzo dramatyczne sceny. Pracowałem wtedy w tym okręgu. Przewodniczącym diecezji był wtedy nieżyjący już brat, pastor Antoni Olma. Został wezwany przez oficerów wyszkolenia politycznego z okręgu pomorskiego, pod który to okręg ta jednostka należała, i powiedzieli, przecież wy możecie dyspensę jakąś udzielić. No, zaczął tłumaczyć, że to nie tak jak w powszechnym chrześcijaństwie, że tutaj każdy indywidualnie za siebie odpowiada. To jest jego decyzja. My nie możemy zadać gwałtu sumieniu tego młodego człowieka. No ale przemówcie mu jakoś.